gestern und heute etwas gesehen von der Berufung, die wir als Christen haben. Wczoraj i dziś widzieliśmy coś na temat powołania, które otrzymaliśmy od Pana jako chrześcijanie. Dass die Grundlage ist, dass wir in die Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater gebracht sind. Słyszeliśmy o fundamencie, którego założył Pan, do tego, że w ogóle mogliśmy wstąpić w społeczność z Nim. Und dass wir aus dieser Gemeinschaft heraus einmal Dienst für den Herrn tun dürfen auf dieser Erde. I że wynikiem tej społeczności jest to, że możemy Jemu służyć na tej ziemi. Aber wir haben noch eine zweite Aufgabe und die ist Gott zugewandt. Ale Pan dał nam jeszcze drugie zadanie i to zadanie bardziej skierowane jest do Boga, nie tak bardzo do ludzi. Wir sind dazu berufen von dieser Erde aus schon Gott, dem Vater, unseren Dank und die Anbetung unserer Herzen zu bringen. Mianowicie mówimy o uwielbieniu, które Bóg nam dał i od nas oczekuje, żebyśmy Jego uwielbiali z dziękczynieniem w sercu. Und da wollen wir jetzt noch etwas drüber nachdenken. I właśnie na ten temat chcielibyśmy rozmyślać teraz. Wir gehen wieder zu dem Abschnitt in Johannes 12. Znowu otwórzmy Jana 12 rozdział. Einmal Vers 3. I przeczytamy jeszcze raz trzeci wiersz. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Dann einmal aus der Parallelstelle, die wir gestern gelesen haben, aus Markus 14, Vers 3. I to samo miejsce z innej Ewangelii, Marka 13. Też trzeci wiersz. Marka 13, trzeci wiersz. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytał... 14 rozdział. 14 rozdział. Trzeci wiersz. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Wir haben in diesen drei Personen in dem Haus in Betanien, Lazarus, Martha und Maria. Widzieliśmy, że w tym domu w Betanii znajdowały się trzy osoby głównie: Maria, Marta i Łazarz. Diese Schwerpunkte bei Lazarus Gemeinschaft mit dem Herrn, bei Martha Dienst für den Herrn und jetzt bei Maria Anbetung des Herrn. I każdy z nich, można powiedzieć, zajmuje swoje poszczególne miejsce. Łazarz, widzieliśmy, bardziej był ten, który cieszył się społeczności z Panem. Marta bardziej była tą, która służyła dla Pana. A teraz widzimy Marię, która bardziej przynosiła Panu swoje uwielbienie w obrazie tej maści nardowej. Und bevor wir auf das kommen, was Maria hier tut, ist es vielleicht gut, etwas über dieses Wort nachzudenken, was Anbetung eigentlich bedeutet. I zanim przyjrzymy się tej sytuacji, jak Maria przyniosła właśnie tą maść, to chcielibyśmy się zastanowić nad tym, co oznacza w ogóle uwielbienie. Co to jest uwielbienie? Und wir lesen vielleicht mal einmal aus dem Alten Testament zwei kurze Stellen, die uns davon etwas zeigen. Dlatego przeczytajmy może ze Starego Testamentu dwa krótkie miejsca, które nam to wyjaśniają. Zwar einmal aus 1. Mose 18, Vers 1 und 2. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi. Dann die zweite Stelle aus Psalm 95. Drugie miejsce, Psalm 95. Psalm 95, trzeci i szósty wiersz.
Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich bogów. 6 wiersz. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Wir lernen aus diesen beiden Stellen, dass im Alten Testament jedenfalls die Anbetung verbunden wird mit einer Körperhaltung der Ehrerbietung, der Unterwerfung. Widzimy z tych dwóch miejsc, że co najmniej w Starym Testamencie tak było, że uwielbienie, oddawanie czci komuś łączyło się z pewnym, z pewną reakcją ciała, można powiedzieć. Człowiek taki skłaniał się, pochylał się aż do ziemi. Sie warfen sich zur Erde nieder. Te osoby opisane w Starym Testamencie padały na twarz. Und zwar ging dem jeweils voraus eine Offenbarung Gottes. W każdej z tych sytuacji, gdybyśmy ją przeczytali w całości, widzimy, że najpierw, zanim ta osoba to uczyniła, otrzymała pewne objawienie od Boga. Gott erschien dem Abraham als der Allmächtige. Na przykład Abraham otrzymał objawienie Boże, że Bóg jest wszechmogący. Und der Psalmist sieht ihn als den Schöpfer und den König. A pisarz psalmu, którego czytaliśmy, otrzymał objawienie Boga jako króla. Und diese Offenbarung der Größe und Herrlichkeit Gottes bringt sie dazu, sich niederzuwerfen. I właśnie to objawienie, które te osoby otrzymały o Bogu, spowodowało, że skłoniły się do ziemi. Und wenn es im Alten Testament insbesondere eine auch äußerlich sichtbare Haltung ist, ist es im Neuen Testament eher eine innere Haltung, eine Geisteshaltung. I gdy w Starym Testamencie jest to bardziej opisane jako fizyczna reakcja, że ktoś padał na przykład na twarz, kłonił się aż do ziemi, to w Nowym Testamencie widzimy, że ma to bardziej znaczenie duchowe, że to dzieje się w naszym sercu. Das werden wir später noch anhand von Johannes 4 etwas sehen. Zobaczymy, że tak jest za pomocą Jana 4 rozdział. Zunächst mal eine Stelle aus dem Hebräerbrief, die wir kurz lesen aus Hebräer 10. Ale najpierw chciałbym przeczytać miejsce z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział. Hebräer 10, Vers 19. 19 wiersz. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Und dazu 1 Petrus 2. Do tego z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział. Vers 5. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 5 wiersz. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Die Empfänger des Briefes an die Hebräer und des Petrusbriefes waren gläubig gewordene Juden. W obu przypadkach, mianowicie w przypadku listu do Hebrajczyków i listu Piotra, to czytelnicy tych listów byli w obu przypadkach chrześcijanie pochodzący wcześniej z żydostwa. Sie waren also zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, kannten aber das Alte Testament. To byli tacy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, ale wcześniej znali tylko Stary Testament. Und im Alten Testament war die Aufgabe des Priesters, vor Gott hinzutreten. I dlatego znali tylko to, co było opisane w Starym Testamencie, że na przykład kapłan miał zadanie przystępować w obecność Bożą. Und Gott Opfer zu bringen. I w tej obecności miał składać Bogu ofiary dosłowne. Die Priester hielten sich also in der Gegenwart Gottes auf und brachten ihm sichtbare Opfer. Więc ci kapłanie wstępowali do obecności Bożej i tam składali Bogu ofiary. Und diese Opfer sprechen alle von der Person des Herrn Jesus. I my dzisiaj wiemy, że wszystkie te ofiary wtedy składane są i były obrazem na Pana Jezusa. Und jetzt zeigt uns das Neue Testament, dass jeder, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, auch ein Priester ist. A teraz Nowy Testament pokazuje nam, że każdy wierzący jest takim kapłanem. Im Alten Testament konnten es nur solche sein, die aus dem Stamm Levi waren. W Starym Testamencie natomiast kapłanami byli tylko tacy, którzy byli z plemienia Lewiego. Aber jetzt ist jeder Gläubige ein Priester. Ale dzisiaj
spełnia się ten obraz i słowo pokazuje nam, że każdy wierzący jest kapłanem. Und wenn es im Alten Testament so war, dass die Priester nur im Vorhof das die Opfer bringen durften und der hohe Priester nur einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen durfte. I podczas gdy w Starym Testamencie składano ofiary tylko w dziedzińcu, a arcykapłan wchodzić do świątyni mógł tylko raz do roku. Dann haben wir in Hebräer 10 jetzt gelesen, dass wir mit Freimütigkeit, also ganz offen in das Heiligtum, in das Allerheiligste sogar eintreten dürfen. To w przeciwieństwie do tego, czytaliśmy przed chwilą w liście do Hebrajczyków, że my dzisiaj śmiało i zawsze możemy wstępować do świątyni i nie tylko do świątyni, tylko nawet do miejsca najświętszego. Im Alten Testament war Gott in einer gewissen Weise verborgen im Dunkel des Allerheiligsten. Można powiedzieć, że w Starym Testamencie Bóg był jakby tak ukryty w tej ciemności tego miejsca najświętszego. Aber jetzt durch das Werk des Herrn Jesus ist der Vorhang zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten zerrissen. Ale dzisiaj dzięki dziełu Pana Jezusa ta zasłona, która dzieliła to miejsce święte od najświętszego, można powiedzieć, została rozerwana. Der Zugang zu Gott ist frei. I dlatego wstęp do Boga, do miejsca najświętszego jest otwarty. Und wir bringen auch keine materiellen Opfer, sondern wir bringen, wie wir es gelesen haben, geistliche Schlachtopfer. A list Piotra znowuż mówi nam, że my dzisiaj nie składamy ofiary materialne, tylko dzisiaj składamy ofiary duchowe. Also das, was wir bringen, was wir an der Person des Herrn Jesus gefunden haben, was wir vor Gott bringen, ist etwas, was aus unseren Herzen kommt, was Gott erfreut. Więc tak jak kapłani przynosili te ofiary, tak my dzisiaj przynosimy Pana Jezusa Bogu. To znaczy to, co my zauważyliśmy w osobie Pana Jezusa jako kosztowne, to mówimy Bogu, przynosimy Mu jako ofiarę. Und das zeigt, dass Anbetung in erster Linie in einem gottesdienstlichen Zusammenhang stattfindet. I to nam pokazuje, że uwielbienie w pierwszej kolejności powiązane jest z pewnym takim, no, jakby to powiedzieć po polsku. Myślę, że skierowane jest do Boga po prostu. Nie, ale gottesdienstlich to bardziej chodzi o służbie Bogu. Nie. Gottesdienstlich meinst du im Sinne von Zusammenkunft. Genau, wir haben mit Heiligtum, mit Altar, mit Opfern zu tun. Gottesdienstlich oznacza, że to jest bardziej powiązane właśnie z zebraniem wierzących, z takim miejscem jak w świątyni, że się po prostu przychodzi i składa ofiary. Natürlich kann ich auch persönlich zur Anbetung geführt werden, aber es hat insbesondere einen Platz, wenn wir gemeinsam über die Person des Herrn Jesus und Gott den Vater nachdenken. Oczywiście, że istnieje też coś takiego jak osobiste składanie dziękczynienie Bogu, ale w pierwszej kolejności widzimy, Słowo Boże nam pokazuje, jest to związane z zebraniem, z zebraniem, przynoszeniem wspólnym Bogu uwielbienia. Społecznie. In 1. Petrus 2 steht auch nichts davon, dass wir einzeln Priestern sind, sondern dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Da wird die Gemeinschaft gesehen. Bo na przykład w liście Piotra czytamy nie to, że my jesteśmy każdy dla siebie takim kapłanem, tylko jest napisane, że jesteśmy kapłaństwem. Jest po prostu przedstawiona ta wspólnota kapłanów. Das werden wir gleich in Johannes 4 noch etwas genauer sehen. Później jeszcze zobaczymy w Ewangelii Jana 4 rozdziale trochę więcej na ten temat. Aber zunächst einmal vielleicht Anbetung ist auch etwas anderes als zu danken. Dodatkowo chciałbym dodać, że uwielbienie jest czymś więcej jak tylko dziękczynienie. Wenn ich danke, dann tue ich es für etwas, was ich bekommen habe. Gdy ja na przykład dziękuję, to czynię to po prostu technicznie za coś, co otrzymałem. Und danken kann ich auch auf gegenüber Menschen, gegenüber solchen, die auf der gleichen Ebene sind wie ich. I dziękować mogę ludziom również, którzy są na tej samej płaszczyźnie jak ja. Aber wenn es um Anbetung geht, dann ist es etwas, was nur Gott zusteht. Natomiast gdy rozmawiamy o uwielbieniu, to jest to rzeczą, która należy się wyłącznie Bogu. Und dann ist es
mehr eine Bewunderung oder eine Ehrerbietung gegenüber das, was er ist und was er von sich offenbart hat. I jest to wyrazem takiej czci i podziwu właśnie tym, kim on jest i co on uczynił. Was er für unsere Herzen bedeutet, nicht so sehr, was wir bekommen haben. Bardziej takim wyrazem uwielbienia tego, co on jest i znaczy dla naszego serca, dla nas osobiście, a nie tak bardzo za to, co on nam dał, albo co otrzymaliśmy od niego. Und deshalb ist es deutlich, dass es nötig ist, dass wir eine Beziehung zu ihm überhaupt haben. I już to nam pokazuje, że aby ktoś mógł w ogóle w takim znaczeniu uwielbiać Boga, to musi mieć osobistą, żywą relację z Bogiem. Weil wenn wir ihn nicht wirklich kennen, und zwar in unseren Herzen kennen, wie wollen wir ihn dann anbeten für seine Größe und seine Herrlichkeit? Bo jeśli go nie znamy, nigdy nie poznaliśmy osobiście, to jak chcesz mu składać taki wyraz podziwu i uwielbienia, nie znając go? Und wenn die Anbetung Gott alleine zusteht, dann wird uns trotzdem gezeigt, dass Gott unter verschiedenen Aspekten angebetet wird. I nawet gdy widzieliśmy, że uwielbienie przysługuje tylko Bogu i wyłącznie Jemu, to równocześnie Słowo Boże nam pokazuje, że są różne sposoby albo różne wyrazy uwielbienia, które można Bogu przynieść. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Chciałbym kilka przykładów przytoczyć. Wir haben in Psalm 95 ja gelesen und in der Offenbarung finden wir das auch. W psalmie 95 czytaliśmy i to samo też znajdziemy w Księdze Objawienia, dass Gott als der Schöpfer angebetet wird. Że byli tacy, którzy uwielbiali Boga za to, że jest Stwórcą. Ich nenne mal nur, weil wir haben nicht genug Zeit in Offenbarung 4, könnt ihr das ab Vers 9 nachlesen. Będę wam tylko mówił miejsca, ale nie będę je teraz czytał ze względu na czas. Na przykład Objawienie 4, rozdział 9 wiersz. Da wird Gott auch in der Zukunft als der Schöpfer angebetet. Tam przedstawiona nam jest przyszłość, w której ludzie będą uwielbiali go za to, że on jest Stwórcą. Und nur wenn ich Gott als den Schöpfer kenne, werde ich auch zu ihm als dem Retter kommen. I gdy ktoś uwielbia Boga jako Stwórca, to musiał go poznać wcześniej, że on jest Stwórcą. Und es ist zum Beispiel in Römer 1 sehr deutlich, dass weil wenn Gott als Schöpfer abgelehnt wird, dass es dann moralisch abwärts geht. I dlatego na przykład widzimy w liście do Rzymian, że ze względu na to, że ludzie tego świata odrzucili nawet ten fakt, że Bóg jest Stwórcą, to ze względu na odrzucenie tej prawdy, niedowierzenie tej prawdy, moralnie świat rozwija się w dół. Und in der Schöpfung erkennen wir etwas von der unendlichen Größe und Weisheit Gottes. Bo każdy, który przyjmuje tą prawdę, że on jest Stwórcą, to rozpoznaje w stworzeniu znowu wielkość Bożą, kim on jest. Und deshalb sind wir als Geschöpfe, das steht in Römer 1, ihm Ehre und Dank schuldig. I dlatego list do Rzymian mówi nam w pierwszym rozdziale, że jako stworzeni ludzie, jako należący do stworzenia, jesteśmy Bogu winni dziękczynienie, uwielbienie za to, że jest Stwórcą. Dann wird Gott auch angebetet als der König, als der Herrscher. Drugi przykład. W Słowie Boże pokazany nam jest ten, że są tacy, którzy uwielbiają Boga za to, że jest królem. Das hat sein irdisches Volk im Alten Testament getan. To czynił na przykład jego lud ziemski, Izrael, w czasie przeszłym. Und in der Zukunft werden es erlöste Menschen auch wieder tun. In Offenbarung 11 steht das zum Beispiel. A Księga Objawienia pokazuje nam, że w przyszłości będą tacy, którzy znowu Boga będą uwielbiali za to, że jest królem. Weil dann herrschen wird in Gerechtigkeit und dann wird seine Herrlichkeit sichtbar auf dieser Z tego powodu, że on wtedy będzie panował na ziemi i będzie znowu widoczny jako król. Und dann wird vor allen Dingen angebetet als der Erlöser. Ale trzeci przykład jest ten, Słowo Boże nam pokazuje, że są tacy, którzy uwielbiają Boga za to, że jest Zbawicielem. Und wir legen, schlagen dazu dann bitte einmal Offenbarung 5 auf. Otwórzmy na przykład Księgę Objawienia, 5 rozdział. Offenbarung 5. Wir lesen mal Vers 9 und Vers 10. Vers 9 und dann ab Vers 13 in der Mitte mit dem, der auf dem Thron sitzt.
9 wiersz, i zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I teraz 13 wiersz, druga połowa: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen, starcy zaś upadli i oddali pokłon. Und in dieser Schau in die Zukunft, da werden wir auch mit bei sein. I to, co tu jest przedstawione o przyszłości, mówi też o nas. My będziemy właśnie uczestniczyli w tym uwielbieniu. Jeder, der gerettet ist durch das Blut des Herrn Jesus, mianowicie każdy, który został właśnie odkupiony przez krew Pana Jezusa, wird dann auch vor dem Thron Gottes stehen, będzie też stał wtedy przed tronem Bożym. Und ihn anbeten für das, was er ist und was er in der Person des Herrn Jesus getan hat am Kreuz. I właśnie tak go uwielbiał, składał pokłon za to, kim on jest i za to, co uczynił w osobie Pana Jezusa. Und ich glaube, in der Offenbarung wird der Jesus 28 Mal das Lamm genannt. I kiedyś próbowałem to zliczyć, a myślę, że w objawieniu 28 razy Pan jest nazwany barankiem. Und dann sehen wir, wie er auf Golgatha Gott vollkommen verherrlicht hat und uns gerettet hat. I to nam pokazuje, jak doskonale on jako baranek uwielbił Boga właśnie na Golgocie. Und in der jetzigen Zeit, wo wir auf dieser Erde leben, ale dzisiaj na ziemi, w czasie, w którym my żyjemy na ziemi, haben wir gesehen, dass wir in eine Beziehung gebracht sind zu dem Herrn Jesus und zu Gott dem Vater. Widzieliśmy, że my właśnie w tym czasie zostaliśmy wprowadzeni w żywą relację z Synem i z Bogiem Ojcem. Und wir haben gestern schon gesagt, dass wenn Gott als Vater offenbart ist, a wczoraj widzieliśmy, że skoro Bóg objawił się jako Ojciec, dass es die umfassendste Offenbarung Gottes überhaupt ist. Sein ganzes Wesen hat er uns offenbart. To objawienie szczególne jako Ojciec jest najbardziej, można powiedzieć, obszernym objawieniem, w którym on całą swoją istotę odsłonił. Weil er ist von Ewigkeit her Vater. Bo on już wiecznie, od wieczności, zawsze był Ojcem. Und der Sohn existierte von Ewigkeit her. Tak samo Syn zawsze istniał. Und es war eine vollkommene Beziehung der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn von Ewigkeit. I między tym wiecznie istniejącym Ojcem i wiecznie istniejącym Synem była taka cudowna relacja miłości. Und in diese Beziehung sind wir hineingebracht worden. A my zostaliśmy jakby wprowadzeni w tą relację. Und in Johannes 5, wir brauchen noch mal kurz zurückschlagen, lesen wir in Vers 23. I teraz przeczytamy z Jana 5 rozdział. Ja, Johannes 5, Vers 23. 23 wiersz. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Der Vater sucht uns, die wir an den Herrn Jesus glauben, als seine Anbeter. Ojciec szuka nas, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, jako wielbicieli, żebyśmy uwielbiali Go. Und wir sollen den Sohn ehren, so wie wir den Vater ehren. I powołuje nas do tego, abyśmy tak samo czcili Syna, jak czcimy Ojca. Unsere Anbetung richtet sich also an den Sohn und sie richtet sich an Gott, den Vater. Więc w wyniku tego nasze uwielbienie powinno być skierowane do Syna i do Ojca. Und zwar von dieser Erde aus. I to z tej ziemi, będący na tej ziemi. Aber wir beten nicht den Heiligen Geist an. Ale Słowo Boże na żadnym miejscu nam nie pokazuje, że mamy tak uwielbiać też Ducha Świętego. Das Neue Testament zeigt uns, dass der Heilige Geist absolut Gott ist. Co prawda Słowo Boże pokazuje nam, że Duch Święty jest Bogiem, aber er nimmt in dieser Beziehung eine dienende Funktion ein. Natomiast w tej relacji Bożej Bóg, Syn, Ojciec i Duch Święty zajmuje jakby miejsce sługi. Und der Jesus sagt selber zu seinen Jüngern, dass der Heilige Geist ihn verherrlichen würde. I Pan sam powiedział do uczniów, że ten Duch, który przyjdzie, uwielbi Go. Nie siebie, tylko Go, jako Syna. Ewangelii Jana, może ktoś pomoże?
12 i 16 rozdział, tam gdzieś będzie. Johannes 16, vers 14. 14 wiersz, Jana 16, 14 wiersz. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Das heißt, der Heilige Geist, der in uns wohnt, bewirkt in uns, dass wir den Sohn und den Vater verherrlichen. Więc ten Duch Święty, który teraz mieszka w każdym wierzącym, powoduje dokładnie to, że my składamy uwielbienie Synu, Synowi. Und wir benutzen den Begriff verherrlichen oder Herrlichkeit so, aber manchmal wissen wir gar nicht, was wir damit meinen. I często używamy to słowo, że uwielbiamy Go, albo składamy Mu cześć, uwielbienie i chwałę, ale nie wiemy do końca, co to znaczy to słowo. Und es meint einfach die Schönheit, die Größe einer Person darstellen. Ale to po prostu wyrażać kogoś, chwałę danej osoby oznacza przedstawiać jego piękność, jego wzniosłość. Und das ist auch, was wir jetzt hier bei Maria finden. I dokładnie to widzimy, uczyniła Maria w tym urywku, który czytaliśmy. Denn sie ist ein Vorbild für uns als Gläubige heute. Bo ona jest przykładem dla nas jako wierzący dzisiejszego czasu. Und diese Anbetung, die wir hier im Vorbild bei Maria finden, hat eine Vorgeschichte. I zanim to uwielbienie, które Maria tutaj złożyła w obrazie tej maści, stało się coś innego. Wir haben sie gesehen vorhin in Lukas 10, dass sie zu den Füßen des Herrn Jesus war und ihm zugehört hat. Mianowicie wcześniej miało miejsce to wydarzenie, o którym już słyszeliśmy, że siedziała u stóp Pana Jezusa i przysłuchiwała się Jego słowom. Sie hat also Eindrücke von seiner Person für ihr Herz bekommen. To znaczy, wsłuchując się w Jego słowo, nabierała pewne wrażenia o Jego osobie. In Johannes 11 war sie zu seinen Füßen niedergefallen und hatte Trost von ihm bekommen. Znowuż w innej sytuacji, w Jana 11 rozdziale, widzieliśmy, że gdy Łazarz umarł, upadła do jego stóp i otrzymała od niego pocieszenie w smutku. Das heißt, sie lebte in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Sie hat seine Größe und seine Herrlichkeit gesehen. Oznacza to, że ona żyła świadomie w tej społeczności z Panem, że ona doświadczyła Jego moc, Jego wielkość, Jego wspaniałość. Er bedeutete alles für ihr Herz. On był wszystkim dla jej serca. Es ist so ähnlich wie bei dem Apostel Paulus in Philippa 3. To jest podobnie jak w przypadku apostoła Pawła w trzecim rozdziale. Vielleicht können wir mal Philippa 3 lesen, Vers 8. List do Filipian, trzeci rozdział, ósmy wiersz. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby wzyskać Chrystusa. Er sagt, alles andere, was ich vorher hatte, bedeutet mir nichts mehr, wenn ich nur Christus habe. On tutaj pokazuje, że gdy posiądę Chrystusa, to wszystko inne, wszystko co miałem wcześniej, już staje się niczym dla mnie, nic dla mnie nie znaczy. Und davon hatte Maria etwas erlebt. I właśnie to jakby doświadczyła Maria. Und deshalb brachte sie ihm die ganze Wertschätzung ihres Herzens. I dlatego ona mu chciała wyrazić to, ten podziw, który miała w sercu. Und davon ist diese Salböl ein Bild. I właśnie ta maść nardowa jest obrazem tego podziwu, którego chciała mu całkowicie wyrazić. Im Alten Testament ist das oder im Neuen Testament ist das Öl oft ein Bild für den Heiligen Geist. Neun? Ja, im Alten Testament wird das Öl benutzt, im Neuen Testament wird das mit dem Heiligen Geist erklärt. W Starym Testamencie często użyta była albo użyty był ten olejek i w Nowym Testamencie zostało to połączone bardzo często z osobą Ducha Świętego, że on jest jakby spełnieniem tego obrazu olejka. Und es zeigt uns, dass eben Anbetung durch den Geist Gottes in unseren Herzen gewirkt werden muss. To nam pokazuje, że uwielbienie musi być wynikiem działania Ducha Świętego w naszym sercu. Und diese Salböl hatte hier den Wert von 300 Denaren. Tutaj ta maść nardowa, ten olejek, miał wartości 300 denarów. Und ein Denar war das, was ein Arbeiter normal an einem Tag verdiente. Jeden denar to był zarobek dniowy, to była po prostu
Jedna dniówka pracownika tamtejszego czasu. No to war ein Jahresverdienst. Więc 300 denarów, krótko mówiąc, to był roczny zarobek. Und das zeigt, wie wertvoll, wie wichtig, wie groß ihr der Herr Jesus war. To nam pokazuje, jak wartościowy, jak i kosztowny dla niej był Pan Jezus, że była gotów taką sumę oddać. Und Maria war jetzt nicht gekommen, um etwas von dem Herrn Jesus zu empfangen, sondern um ihm etwas zu bringen. I Maria tu w tej sytuacji nie przyszła, aby coś otrzymać od Pana Jezusa, tylko przyszła wyłącznie po to, aby Jemu coś dać. Sie bewunderte die Größe und die Schönheit der Person des Herrn Jesus. Ona czyniąc to, chciała wyrazić cały swój podziw za cudowną, wspaniałą osobę, którą widziała przed sobą. Und sie zeigt auch den Platz der Unterwürfigkeit, denn sie ist ja hier zu ihren Füßen, zu seinen Füßen. Tym samym, czyniąc to, wyraziła też jego, albo jej pozycję przed nim, mianowicie czyniła to u jego stóp, w uległości, w uniżeniu. Und ich möchte nur kurz auf einen Unterschied hinweisen zwischen dem Johannesevangelium, also Johannes 12 und Markus 14. I przy tej okazji, tylko tak w nawiasach, chciałbym wam pokazać pewną różnicę między tym, co opisuje Jan w tej sytuacji i tym, co opisuje Marek. Wenn wir aufmerksam gelesen haben, steht in Johannes 12 hier, dass sie seine Füße salbt, aber in Markus 14 steht, dass sie sein Haupt salbt. Gdy uważnie czytaliście, to pewnie zauważyliście, że tutaj w Ewangelii Jana napisane jest, że ona namaściła jego stopy, natomiast w Ewangelii Marka czytamy, że namaściła jego głowę. Und das passt absolut zum Charakter dieser beiden Evangelien. I to nie jest przypadkiem, bo to jest zupełnie zgodne z danym charakterem i tematem Ewangelii. Denn im Johannesevangelium wird uns der Herr Jesus als der Sohn Gottes, der als Mensch auf dieser Erde war, vorgestellt. Bo w Ewangelii Jana Pan Jezus jest opisany jako Syn Boży, który przyszedł jako człowiek na tą ziemię. Und deshalb ist es angemessen, dass sie die Füße salbt, dass sie also die unterste Stellung einnimmt. I dlatego w tej Ewangelii ważne było to, że ona namaściła jego stopy, to znaczy zajęła całkowicie najniższe miejsce przed nim jako Bożym Synem. Und wir dürfen sicherlich auch darüber daran denken, was der Jesus in seinem Wandel hier auf dieser Erde gewesen ist. Te stopy wskazują nam też na jego życie, jak on chodził po tej ziemi, jak tu służył. Denn wir gehen mit den Füßen über diese Erde. Bo stopami chodzimy po ziemi. Und im Markus-Evangelium, wo wird ja gezeigt, dass sie das Haupt salbt. Natomiast w Ewangelii Marka przedstawiony nam jest, pokazane nam jest, że namaściła jego głowę. Und Markus zeigt uns den Herrn Jesus als den Knecht und Prophet Gottes. A Marek przedstawia nam Pana Jezusa jako sługę i jako proroka Bożego. Der Gesandt von Gott dem Vater auf diese Erde kam und über diese Erde in Niedrigkeit gegangen ist. Który był posłańcem Bożym, aby w uniżeniu jako sługa, jako prorok chodzić po tej ziemi. Und dann sehen wir auch, wie seine Gedanken, wie sein ganzes Wesen in vollkommener Übereinstimmung und zur Freude Gottes war. Widzimy, że wszelkie jego myśli, cała jego istota była zupełnie zgodna z wolą Bożą i ku jego radości. Und wir haben dann gelesen, dass das Haus von dem Geruch der Salbe erfüllt wurde. I dalej czytaliśmy, że dom napełnił się wonią maści. Und das zeigt uns einmal davon, dass die Anbetung unseren ganzen Menschen erfasst. Widzimy z jednej strony, że uwielbienie jakby porusza całego naszego człowieka, naszą istotę. Und ich möchte, um deutlich zu machen, was ich damit meine, einen Vers lesen. I aby wam wytłumaczyć, co mam na myśli, mówiąc to, chciałbym przeczytać jeden wiersz z listu do Rzymian. Und zwar aus Römer 12, Vers 1. 12 rozdział, pierwszy wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Das meint, dass unsere ganze Person, unser ganzes Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung steht. To pokazuje nam, że cały nasz człowiek, nasza osobowość, nasze ciało, wszystko, co należy do nas, powinno należeć Panu. Und dass seine Person unser Leben ausfüllt. I że jego osoba powinna też napełnić całe nasze życie. Und dann aus das dann eben aus der Gemeinschaft mit ihm heraus wir ihm auch Dank und Anbetung bringen können. I że wyrazem tej społeczności, którą mamy z nim, tym napełnieniem jego osoby, przynosimy mu dziękczynienie.
Und deshalb habe ich gesagt, bei Maria hatte das eine Vorgeschichte. Dlatego w przypadku Marii, tak powiedziałem, najpierw wydarzyły się pewne inne sytuacje, zanim ona to uczyniła. Und ich bin überzeugt, ohne Lukas 10 und Johannes 11 wäre Maria zudem in Johannes 12 hier nicht in der Lage gewesen. I osobiście jestem przekonany, jeśli Maria by nie przeżyła to, co czytaliśmy właśnie w Ewangelii Łukasza i też w Jana 11, to wtedy nie miałaby tak napełnionego serca, żeby tak złożyć uwielbienie Panu. Und ich übertrage das jetzt mal auf uns. I to chciałbym teraz porównać też z naszym życiem. Wir haben gesehen, dass Anbetung vor allen Dingen in einem gottesdienstlichen Zusammenhang stattfindet. Widzieliśmy, że uwielbienie szczególnie w Słowie Bożym jest przedstawione jako w społecznym charakterze, tak. Und welches Zusammenkommen wäre da eher für geeignet als das Zusammenkommen zum Brotbrechen? Jakie społeczne miejsce albo wydarzenie bardziej nadaje się do tego jak to, kiedy łamiemy wspólnie chleb? Wo wir zusammenkommen, um an das zu denken, besonders was er am Kreuz auf Golgatha zur Verherrlichung Gottes und zu unserer Errettung getan. Mianowicie ta chwila, w której szczególnie rozmyślamy o tym, co on uczynił na krzyżu Golgoty. Und wenn das so vor uns steht, werden unsere Herzen zur Anbetung gestimmt sein. I gdy właśnie to jest tak przed naszymi oczyma, nad tym rozmyślamy, to najbardziej nasze serca wypełnione są uwielbieniem. Aber auch nur dann, wenn wir in der Woche in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gelebt haben. Ale będzie to tylko możliwe, gdy też w ciągu tygodnia przed tym wydarzeniem będziemy rozmyślali o nim, żyli w trwałej społeczności z nim. Also es wird nicht funktionieren, dass wir die Woche nur für uns leben und so für uns hinleben und Sonntag können wir dann anbeten. Das wird nicht gehen. Nie jest to możliwe, że będziemy w ciągu tygodnia żyli tylko dla siebie, myśleli tylko o sobie, a nagle w niedzielę przyniesiemy wielkie uwielbienie. Und das, was sie hier brachte, wir haben gelesen, das Haus wurde erfüllt. Sie hatte aber auch von dem Geruch an ihren Haaren und der Herr Jesus hatte es auch an seinem Körper. Widzieliśmy, że gdy ona to uczyniła, to dom napełnił się wonią maści, ale też jej włosy pachniały tą maścią i też sam Pan pachniał tym, czym go namaściła. Und wo darf uns das dran erinnern? I co nam to przypomina? Das zeigt einmal, dass es zur Freude des Herrn Jesus ist, dass er sich daran erfreut, dass es wertvoll ist für sein Herz. Z jednej strony przypomina nam to, że Pan Jezus cieszy się tym, co ona mu przyniosła. Ja, wir haben in 1. Petrus 2 vorhin gelesen, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. W pierwszym liście Piotra czytaliśmy, że te ofiary są Bogu miłe przez Jezusa Chrystusa. Er wartet darauf, er erfreut sich daran. On czeka na takie ofiary dziękczynne, on raduje się z tych ofiar. Es bringt auch Freude für unser Herz. Ale z drugiej strony przynosi to też i nam radości. Wenn wir sonntags morgens zum Brotbrechen zusammenkommen, kommen wir nicht um etwas für uns zu empfangen, sondern um ihm etwas zu bringen. Gdy tak w niedzielę z rana w tej godzinie łamania chleba się zgromadzamy, to właśnie z tym głównym celem, aby jemu coś dać, nie tak bardzo aby coś otrzymać dla nas. Und trotzdem empfinden wir oft, dass wir reicher weggehen, als wir gekommen sind. A mimo to odczuwamy wyraźnie, że sami zostaliśmy bardzo wzbogaceni przez tą godzinę, przez tą chwilę, niż jak przyszliśmy. Und wenn dann zum Beispiel ein Bruder die Anbetung hörbar ausdrückt, i gdy wtedy jeden wśród braci wyraża się, wypowiada się z myślą uwielbienia w sercu swoim, dann hat es trotzdem Auswirkungen auf uns alle, die wir zusammenkommen. To jego myśli mają oddziaływanie na wszystkich, którzy są zebrani. Und das sehen wir in diesem Vorbild hier. I to właśnie pokazuje nam ten obraz, to wydarzenie. Und dann möchte ich gerne noch ein paar Minuten auf Johannes 4 kommen. Jeszcze kilka krótkich chwil chciałbym rozmyśleć o Jana 4 rozdział. Und wir lesen mal bitte noch Johannes 4, Vers 21 bis 24. Przeczytamy 4 rozdział, 21 do 24 wiersza. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec
takich szuka, którzy Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Der Jesus spricht ja hier zu der Frau, die an dem Brunnen saß. Pan Jezus te słowa tutaj wypowiadał do niewiasty siedzącej przy studni. Und wir sehen, dass keiner zu schlecht ist, dass Gott nicht einen Anbeter aus ihm machen kann. I widzimy z tych słów, że nikt nie jest tak zły, że Bóg nie mógłby z niego uczynić wielbiciela. Aber in Johannes 3 bei Nikodemus lernen wir auch, dass keiner zu gut ist, als dass er errettet werden muss. Ale in welcher Stelle war das? In Johannes 3 bei Nikodemus. Ale w przypadku Jana 3 w sytuacji, gdy Pan rozmawiał znowu z Nikodemem, to widzimy, że nikt nie jest wystarczająco dobry, aby nie musiał być zbawiony albo otrzymać przebaczenie grzechów. Also wir brauchen alle Erlösung durch das Blut des Herrn Jesus, aber dann möchte Gott uns zu seinen Anbetern machen. Więc z jednej strony każdy potrzebuje wybawienie, odkupienie, ale z drugiej strony też każdy powinien być w stanie uwielbiać Boga. Und der zentrale Vers ist hier, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Dlaczego? Bo Pan powiedział, że Ojciec szuka takich, którzy staną, będą Jego wielbicielami. Und die Frage ist, hat er dich und mich gefunden, dass wir ihm Anbetung wirklich bringen? I pytanie jest bardzo prosto. Czy znalazł Ciebie, mnie, jako takiego wielbiciela? Dałeś się znaleźć? Vielleicht kommt er nicht mit jedem zu diesem Ziel. Może nie z każdym osiąga ten cel. Aber er möchte es gerne. Ale chciałby osiągnąć taki cel. Und wir sehen auch in diesem Abschnitt, dass Anbetung, wie wir es schon gesehen haben, in einem gottesdienstlichen Zusammenhang vor allen Dingen stattfindet. Widzieliśmy już kilkakrotnie, że uwielbienie jest szczególnie związane z miejscem społecznym. Und wenn es im Alten Testament an einen geografischen Ort, nämlich an Jerusalem, gebunden war. A gdy, podczas gdy w Starym Testamencie było to powiązane też z konkretnym miejscem geograficznym, mianowicie z Jerozolimą, so ist es heute nicht mehr an einen geografischen Ort gebunden. To dzisiaj w czasie łaski nie jest to już ograniczone do jednego danego miejsca. Das haben wir in Vers 21 gesehen. Mianowicie o tym czytaliśmy w 21 wierszu. In Vers 22 sehen wir, dass Anbetung eine Beziehung zu Gott voraussetzt. Ohne eine Beziehung zu ihm kann ich ihn nicht anbeten. Dalej 22 wiersz pokazuje nam, że warunkiem do uwielbienia jest znowu ta żywa relacja z Bogiem. Bez relacji nie ma uwielbienia. Und wenn der Herr Jesus in Vers 23 von es kommt aber die Stunde und ist jetzt spricht, a gdy Pan dalej w 23 wierszu mówi o tej godzinie nadchodzącej i o tym, że ona już teraz jest, dann meint er damit die Zeit der Gnade, in der wir leben. To ma na myśli właśnie ten teraźniejszy czas, czas łaski, w którym żyjemy. Also ist nicht buchstäblich eine Stunde von 60 Minuten. Nie chodzi o dosłowną godzinę 60 minut. Sondern wir haben gesehen, dass der Jesus in seinem Leben Gott den Vater geoffenbart hat und durch sein Werk uns in eine Beziehung zu ihm gebracht hat. Ale o to, że Pan Jezus przez swoje całe życie objawił Boga Ojca i przez Jego dzieło wprowadził nas w tą relację żywą z Ojcem, Bogiem Ojcem. Und nur die Gläubigen zwischen Pfingsten und dem Kommen des Herrn Jesus für uns kennen Gott als den Vater. I tylko wierzący tego czasu poznali Go tak dokładnie jako Ojca. Und der Vater sucht solche jetzt als, nein, Vers 23, dass die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. I teraz 23 wiersz mówił nam, że właśnie Ojciec szuka takich, którzy by Mu tak oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Erstens, Anbetung ist eine freiwillige Sache des Herzens. Po pierwsze, uwielbienie jest wynikiem dobrowolnego, dobrowolnym wyrazem serca. Wahrhaftig bedeutet, dass wir die Dinge so kennen, wie sie wirklich sind. Natomiast uwielbienie w prawdzie jest, oznacza, że powinniśmy uwielbiać zgodnie z prawdą, tak jak rzeczy rzeczywiście są, działają. Bo Pan Jezus, tak jest powiedziane w liście Jana, jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Und so dürfen wir ihn kennen. I jako takiego mogliśmy Go poznać. Und durch ihn den Vater. A przez Niego Ojca. Deshalb können wir die Dinge in ihrem wirklichen Charakter, so wie Gott sie sieht, kennen. To znaczy, uwielbiamy tak, jak mogliśmy poznać te wszystkie sprawy w prawdziwym ich charakterze, w prawdzie. Alles, was Gott von sich offenbaren wollte und konnte, hat er uns offenbart. Wszystko, co Bóg chciał objawić, objawił.
Und was bedeutet jetzt in Geist und Wahrheit anbeten? I co to teraz oznacza uwielbiać w duchu i w prawdzie? In Geist bedeutet einmal durch den Geist Gottes gewirkt. W duchu z jednej strony oznacza przez ducha działane. Und es bedeutet geistlich im Gegensatz zu materiell im Alten Testament. A z drugiej strony oznacza duchowo w przeciwieństwie do materialnego uwielbienia Starego Testamentu. Und in Wahrheit meint alles was Gott über die Person des Herrn Jesus offenbart hat, denn er ist die Wahrheit. A w prawdzie oznacza, że zgodnie z tym, co Bóg objawił o swoim synu, albo syn objawił o Bogu, und deshalb, bo on jest prawdą. Und deshalb muss Anbetung immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und gegründet auf Gottes Wort. I dlatego uwielbienie może być tylko wynikiem Słowa Bożego i zgodne ze Słowem Bożym. Und dann haben wir noch in Vers 24 gesehen, Sie müssen in Geist und Wahrheit anbeten. A 24 wiersz nawet idzie tak daleko i mówi, że winni mu oddawać w duchu i w prawdzie. Taki jest warunek. Das möchte ich in zwei Richtungen anwenden. I to chciałbym wam przedstawić w dwóch stronach. Einmal, dass wir keine eigenen Gedanken haben dürfen, also keine eigenen Vorstellungen über Gott, sondern das, was eben sich gründet auf Gottes Wort. Z jednej strony nie powinniśmy wkładać własnych myśli. Powinno być to z tego zgodne ze Słowem Bożym. Und zweitens aber auch, dass es für uns als Gläubige eigentlich ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit ist. Wir können eigentlich gar nicht anders leben, ohne dem Herrn Jesus Anbetung zu geben. Ale druga strona tego słowa, winni mu oddawać, jest ta, że to jest jakby naturalnym wynikiem i potrzebą naszego serca. Nie ma innej możliwości, jak to, że człowiek uwielbia. Denn das ist unsere Bestimmung hier auf dieser Erde schon. Bo takie jest powołanie nasze na tej ziemi. Wir dürfen den Vater anschauen und gleichsam dem Sohn die Herrlichkeit des Vaters vorstellen. Możemy zwracać się do Ojca, oglądać Go i przedstawiać Jemu właśnie cudowne cnoty i cechy osoby Pana Jezusa. Syna. Und wir dürfen dem Vater die Herrlichkeit des Sohnes bringen. Możemy przedstawiać i opowiadać Ojcu o chwale i cnocie Pana Jezusa. Und Anbetung ist das, was wir hier auf dieser Erde schon beginnen dürfen und was wir im Himmel fortsetzen werden. Uwielbiać zaczynamy już tu na tej ziemi, ale będziemy kontynuowali to na zawsze w niebie. Nichts anderes tun wir hier auf dieser Erde schon, was wir im Himmel auch tun werden. Nie czynimy niczego innego, co też w niebie byśmy nie czynili. Anbetung, nie będziemy czynić. Anbetung ist zuerst eine Sache des Herzens. Uwielbienie jest w pierwszej kolejności wyrazem działania tego, co się dzieje w naszym sercu. Anbetung kann man nicht immer hören. Uwielbienie nie zawsze jest słyszalne. Wir haben vorhin aus Offenbarung 5 den letzten Vers gelesen. Na przykład czytaliśmy z Objawienia 5 rozdział ostatni wiersz. Da steht, die Ältesten fielen nieder und beteten an. Czytaliśmy, że ci starcy upadli i oddali pokłon. Und da wird kein Wort gehört. Ale nie wypowiedzieli ani jedno słowo. Aber Anbetung findet auch statt im Lied. Natomiast uwielbienie też znajduje swój wyraz na przykład w pieśni. Oder wenn wir eben im Gebet Anbetung bringen. Albo gdy na przykład zwracamy się przez modlitwę w uwielbieniu. Und das dürfen wir auf dieser Erde beginnen und im Himmel fortsetzen. To możemy już rozpocząć czynić na tej ziemi, a będziemy kontynuowali w niebie. Und was könnten wir auch anderes tun, als wenn der Herr Jesus, das Lamm Gottes, in seiner unendlichen Herrlichkeit sichtbar vor unseren Augen und Herzen steht? A co inne byłoby możliwe, jeśli nie właśnie to uwielbienie, gdy oglądamy Go jako tego baranka? Weil er möchte uns jetzt gemeinsam, aber auch persönlich schon dahin führen. Und ist er es nicht wert? Ale On już dzisiaj chce nas doprowadzić do właśnie takiego stanu. I czy On nie jest tego godny? Thank you.